Siemanko, z tej strony Jojek, to jest kolejny odcinek z Roblox Lumber Tycoon 2. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Lukasiek x Xenox. Siema, siema. No i dzisiaj pokażemy wam generalnie dwa sposoby na modowanie drewna. W ostatnim odcinku pokazywałem, jak zrobić taką przerabiarkę zbugowaną, którą również potrzebujemy do tego. Tak więc skaczemy, nie? Dobra, skaczę. No i to są dwa sposoby. Jeden jest cięższy, ale... Znaczy, więcej można tego drewna zrobić, a drugi jest taki prostszy, ale do mniejszych kawałków. Tak więc najpierw pokażemy wam ten prosty sposób. No i potrzebujemy do tego, no to nie ma znaczenia jakiekolwiek, jakie to jest drewno, tak? Ale weźmiemy sobie to zwykłe, na początek. Najlepiej, żeby mieć siekierę, bo łapą no ściąć. Pamiętajcie, dokładnie. To nie Minecraft. To nie Minecraft. No i to trzeba po prostu włożyć do przerabiary zbugowanej, którą pokazywałem, jak się robi w poprzednim odcinku. I sobie możemy odciąć na przykład tutaj gałązkę. Tutaj BL. Tak. No dobra, już ci daję whitelistę. No i tak. Teraz sobie zetnę jeszcze to, żeby było łatwiej. No i możemy sobie normalnie to włożyć do przerabiary i to się zrobi. Tylko teraz nie idzie tak łatwo, bo są problemy z tym. Problemy. A teraz chyba weszło. Jeśli nie wiadomo czemu, ale po prostu ta przerabiarka ostatnio... Średnio chce działać, on się działa, ale... Ale ciężko. Tak, kiedyś dużo lepiej o, działa. Na przykład teraz obciąłem to i weszło takie o. No i mamy taki kawałek drewna, nie? No ale to pewnie już o tym sposobie większość z was wie, bo nawet pokazywałem to w poprzednim odcinku. Ale jest jeszcze jeden sposób, naprawdę dobry sposób na modowanie drewna. Który zresztą pokazaliśmy też na live. Na live, który odbył się tak naprawdę jakąś godzinkę temu, się skończył, może nawet wcześniej? Wcześniej, jakieś pół godziny temu. No, jakieś pół godzinki temu. Często są live u UX, więc zapraszam. Zapraszam też na Discorda i kanał Xenoxa, link w opisie. Tak, żeby dostawać powiadomienia o live'ach, subskrybujcie z dzwoneczkiem oczywiście. No i teraz tak, tu mamy takie duże drzewo, no i my całe to drzewo zmodujemy, tak? Na live'ach są też giveaway'e, więc warto odwiedzać. Dokładnie. Ostatnio Kokosek wygrał bardzo fajnego giveaway'a. Dobra, teraz trzeba tym podejść tam, możesz auto tam przyprowadzić jeszcze pod tam sprzedawarkę. Musimy całe drzewo przyprowadzić pod sprzedawarkę. W tym momencie drewno wystrzeliło troszeczkę dalej, ale to nie ma problemu. Weź zetnij to małe tutaj na drodze, co jest. Musimy doprowadzić to do sprzedawarki, tak? Nie będzie to wcale takie proste, jak jest taki duży kawałek drewna. Ale pamiętajcie, żeby nie ścinać w ogóle nic więcej. Jak pieniądze obetniecie, to już zostawcie. Tak więc sobie zrobimy o tak. Nie wiem, czy teraz to złapię. Złapię. Jest lag chyba. Ja sobie sprzedam to drewno, które chciałam zawsze trochę więcej hajsu. Tak, bo teraz jestem na innej działce. No jest, Xenox jest na innej działce do trollowania. Działek. Dokładnie. Teraz musimy to upchać w miarę dobry sposób jakiś, żeby to było przy sprzedawarce. O, teraz jest idealnie. No, zaraz się uda wszystko. Dobra, to może zrobimy magiczne cięcie i widzimy się, jak już to będzie idealnie ułożone. Dobra, teraz jest taki idealny moment. W tym momencie jest to włożone do sprzedawarki, tak? Teraz ten duży kawałek trzeba po prostu sprzedać. Czyli trzeba... To też nie jest łatwa rzecz. O, sprzedało się. I teraz... Teraz ten kawałek, to jest idealny kawałek, który nam jest potrzebny. Bierzcie po prostu kawałek, który jest najmniejszy, bo będzie najłatwiej go przerobić. Teraz ten kawałek transportujemy sobie do auta. On będzie się lubił bugować, więc pokażę zaraz wam, co trzeba zrobić, żeby było wszystko idealnie. Tak więc, najlepiej sobie zbudować coś w stylu. Zaraz tutaj odsuniemy nam te kawałki drewna. Sługa, odsuń te kawałki. dokładnie tak, trzeba... Subscribe and like, dokładnie. Trzeba ten kawałek w taki sposób wepchnąć. Można zrobić po prostu to w sposób taki, żeby otworzyć hacza, tam tailgate'a i no teraz się akurat nie udało tak idealnie. Ale teraz to się będzie chciało tak... Teraz jest zbugowane. Jakby się będzie tak... Teraz trzeba siekierą popchać. Trzeba to popchać siekierą. Bardzo dobrym popchaczem drewno, on bardzo lubi tam sobie popychać drewno w wolnych chwilach. Albo posuwać auto. Jak ktoś by nie wiedział, o co chodzi, to warto zobaczyć zapis live'a na początku. Odwiedzać nowe live'y.
na kanale UX. Subskrybować kanał UX oraz mój. Dokładnie. Link w opisie i do Discorda również. Tak więc, bierzemy sobie to i musimy po prostu wepchnąć. Tam troszeczkę zajmie, ale będzie warto, naprawdę mówię, będzie bardzo warto. O! Może timelapse masz? Nie, już jest, dobra. Już jest. I teraz ten oto kawałek drewna. Taki wielki dzynks. Chodzi o to, że tamto drewno, co tam było, ono znika i się robi taki duży dzynks z całego drewna, z drzewa, oprócz tego pnia, co tam był. To jest chyba mój rekordowy glitch plank w życiu, tak więc polecam. Ej, on się jeszcze robi. Ej, bo nie starczy działki. Czekaj. Sorry. Niektórzy mówili, że jak się zrobi na jeden na jeden, to będzie największy plank na świecie. Ale ja wam mówię nie. Nawet możecie mieć największą przerabiarkę. Z tym sposobem plank będzie największy. Tak więc. W tym filmie pokażeliśmy wam, jak zrobić taką ultra dużą deskę. Ja chcę też mieć na działce. Tak więc polecam generalnie subskrybować kanał. Bo takie duże long planki znajdziecie tylko na kanale Joixa i Xenoxa. Jeśli chcecie więcej filmów z long plankami, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. A w tym momencie nam plank znikł. I tam leci, w tym jest on w wodzie. Tak więc, jak zrobić takiego long planka, już wiecie. W tym filmie to było na tyle. Widzimy się już w kolejnym. Cześć! Subscribe and like. Bye bye. Tu Xenox and Joix.